Witamy Państwa dzisiaj sprzed gmachu Urzędu Skarbowego. 3 dni zostały nam na to, abyśmy nasze roczne rozliczenie podatkowe złożyli do urzędu, a jednocześnie, abyśmy pamiętali o tym, żeby w tym także oświadczeniu zaznaczyć i organizację pożytku publicznego. Dlaczego o tym mówimy dzisiaj? No dlatego, że przecież w Opolu takich organizacji zarejestrowanych jest 85. Polacy tylko w tamtym roku przekazali na organizację pożytku publicznego 907 milionów złotych. W Opolu było to prawie 3 900 000 złotych. No i to jest ogromna, wspaniała pomoc mieszkańców. Ponad 53% mieszkańców Opola, tych, którzy złożyli deklarację w pierwszym i w drugim urzędzie skarbowym, właśnie się na to zdecydowało. Być może w tym roku będzie nas jeszcze więcej. Jeśli chcemy poznać szczegóły dotyczące organizacji, to warto wejść na stronę www.opole.pl. Tam jest odpowiednia zakładka właśnie dla mieszkańców i organizacji pożytku publicznego i tam Państwo znajdą wykaz 85 właśnie takich organizacji i wybrać jedną z nich. A już jak Państwo wybiorą, która to ma być, no to wystarczy wtedy na swoim druku oświadczenia, czy też elektronicznym, czy też tak jak tutaj mamy zaznaczone na tym tradycyjnym papierowym, wpisać w odpowiednią rubrykę KRS takiej organizacji, no i wtedy te pieniądze z tego rozliczenia właśnie także wspomogą jedną z tych organizacji. Przypominamy, bo warto, a serce rośnie, kiedy później możemy się zarówno cieszyć i radować się nie tylko tym, że sami pomogliśmy, ale że inni na tę pomoc po pierwsze zasłużyli, a po drugie, że robią wiele, wiele dobrego dzięki właśnie tej pomocy. Pamiętajmy, 3 dni do rozliczenia naszego oświadczenia podatkowego, ale 3 dni jeszcze na wsparcie być może jednej, którejś z tych organizacji pożytku publicznego, która właśnie mieści się w Opolu.